Dzień dobry. Zapraszam Was dzisiaj na czesanie trawy. Wyczesałam tutaj trawę, wyczesałam grabiami i zobaczcie, jak to przyzwoicie wygląda. Ale zapraszam Was też na tak zwane przedpodwórko. Skoro jest przedogródek, przedścianka, przedpokój, to jest również i przedpodwórko. Tutaj wyczesałam w miarę porządnie i zrobiłam pewien eksperyment. Oto piękny pies, najpiękniejszy na świecie, a na pewno najbardziej kochany. To jest ten eksperyment. Zobaczcie, ja tutaj pograbiłam opadłe liście i takie łodyżki od sumaka, od stowca i od, oto sumaki, i od moich sosenek, które są na przedpodwórku właśnie. Oto owe przedpodwórko. I wygląda to w ten sposób. Tutaj widzicie granicę. A zrobiłam to dlatego, że trawa pod liśćmi i pod tymi gałązkami zagniwa. Zagniwa i ona nie chce w ogóle rosnąć. Tutaj mam taki placek. O, tutaj jest kolejna granica, którą grabiłam. Tutaj jest taki placek, który półtora roku temu został zasypany dół. I zobaczcie, to w ogóle nie chce zarosnąć trawą. Tutaj jest cień, to jest pierwsza sprawa, ale druga sprawa, że tu stale spadają z tych sosenek i gliwie spada. I wygląda to w ten sposób. Tutaj też jest ta granica, gdzie grabiłam, jak widzicie. Zależy mi na tym, żeby urosła tutaj trawa. I cóż zrobiłam z tą z tym igliwiem, z listkami, z gałązkami. O, jaka piękna, proszę bardzo. Wrzuciłam to, słuchajcie, tutaj, za murek. Tutaj, gdzie mam tuję. I to wygląda w ten sposób. Ja to może pokażę tak. To wygląda w ten sposób, że ja tutaj po prostu zrobiłam ściółkę. Ściółkę, która trzyma wilgoć, zakwasza, nie pozwala rosnąć chwastom. I mam nadzieję, że spełni swoją funkcję. Nie trzeba daleko nosić. Czasem nie trzeba daleko nosić, żeby po grabieniu trawy czy jakiś resztek zafundować sobie ściółkę. Ja ostatnio jestem wielką fanką ściółek. W związku z tym postanowiłam tą ściółkę wykorzystać tutaj. Zobaczcie, koło choinki też to widać, bo z jednej strony jest niewygrabione i pozostawione, a z drugiej strony jest już wygrabione. Tutaj jest koło choinki, tutaj jest przed bramą. Wygląda to oczywiście bardziej elegancko, jak jest wygrabione, co dla mnie, przyznam szczerze, no, ma znaczenie, ja na to zwracam uwagę, ale tutaj bardzo dokładnie widać, Lenka stoi na tym niewygrabionym. Nie wygląda to dobrze, trawa pod tym zagniwa, nie chce rosnąć, nie wygląda dobrze. A przy tym ściółkę możemy wykorzystać. Możemy wykorzystać te resztki jako ściółkę. I to wydaje mi się fajną rzeczą. Ja tu oczywiście resztę wygrabię, tych resztek, które pozostały. Natomiast tutaj chcę Wam jeszcze raz to pokazać, bo wygląda to, wydaje mi się, dosyć fajnie. Będzie trzymało wilgoć, będzie zakwaszało. Będzie powodowało, że chwasty nie tak łatwo się przebiją. A trawa tutaj jest wyczesana i ta trawa z wiosną będzie się miała lepiej. Tutaj to przedpodwórko, wejście na podwórko będzie wyglądało dobrze i mam nadzieję, że ten placyk nieporośnięty trawą, pokażę Wam go na wiosnę, że on się odnowi i że tam trawa zarośnie. Zachęcam do grabienia trawy. Różne są oczywiście opcje i różne są poglądy na ten temat. Natomiast ja zauważyłam, że trawa wygrabiona, ona rośnie lepiej, prezentuje się lepiej i jest zdrowsza. Przy tym można troszeczkę wyrównać podwórko, te źdźbła stare powyciągać z międzydarni i to wygląda dobrze. Tutaj, jak widzicie, podlewam, stymuluję studnię do tego, żeby dawała radę, żeby dawała wodę. Oto studnia. I przy okazji zapobiegam suszy mrozowej. Chociaż cóż tu dużo mówić o suszy. Jest druga połowa grudnia i o mrozach w ogóle nie ma
mowy. Natomiast do czesania darni zachęcam, wygląda to ładnie, wygląda to estetycznie, przy tym robi trawie dobrze. A to, co zgrabimy, jeżeli nie damy tego na kompost, zawsze możemy dać gdzieś pod rośliny, tam, gdzie tego za bardzo nie widać, a będzie spełniało swoją funkcję. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Buziaczki!